Przepis na rewelacyjne, proste i smaczne ciasto. Na początek 2 galetki cytrynowe zalewamy 600 ml gorącej wody. Dokładnie mieszamy i odstawiamy do delikatnego stężenia. 1 galetkę pomarańczową zalewamy 400 ml gorącej wody. 1 galetkę cytrynową zalewamy 400 ml gorącej wody. Dokładnie mieszamy i odstawiamy do delikatnego stężenia. Przygotowanie masy śmietankowej. Ubijamy 600 ml zimnej śmietany, kremówki 30% lub 36%. Dodajemy delikatnie stężałe galetki cytrynowe rozpuszczone w 600 ml wody. Miksujemy do połączenia się. Blaszkę o wymiarach 25×20 cm lub podobnych wykładamy goframi, około 250 g. Lekko stężałą masę śmietankową wykładamy na gofry. Następnie rozfarowujemy. Układamy ciasteczka z marmoladą w kształcie kwiatków, około 300 g, delikatnie dociskamy. Wylewamy delikatnie stężałą galaretkę cytrynową i następnie łyżką wykładamy delikatnie stężałą galaretkę pomarańczową. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak prezentuje się gotowe ciasto. Jest przepyszne, rozpływa się w ustach, a goście będą zachwyceni.